Witaj Igorze, miło mi spotkać się po raz kolejny. Mi Czy również. twoim zdaniem papież Franciszek I zreformuje Kościół? No, pytanie jest dosyć ciekawe. To znaczy, on ma bardzo ambitny cel, tak jak przewidywaliśmy w zasadzie odnośnie następcy Benedykta XVI, gdy jeszcze nie wiadomo było, kto będzie wybrany, że na podstawie chociażby przepowiedni no, opinie były zgodne, że będzie to człowiek, który będzie chciał wrócić do korzeni Kościoła, do korzeni wiary. No, przybranie tego imienia Franciszka jest jakby najlepszym potwierdzeniem tego, bo no, o tym, że nie będzie miał imienia Piotra czy Piotra II, no to w pewnym momencie stało się oczywiste, dlatego że tam się okazało, że w Watykanie jest zakaz przyjmowania takiego imienia przez nowego papieża. Ale poza tym wszystko się zgadza i on na pewno będzie chciał do tych korzeni wrócić. Natomiast być może to obudzi jakiś żar wiary wśród pewnych ludzi i być może osłabi tą tendencję odchodzenia od Kościoła w krajach zachodnich generalnie. Ale wydaje mi się, że, znaczy jestem praktycznie pewien, że tymi szczytnymi ideami on procesu rozkładu Kościoła nie zatrzyma, dlatego że jeśli chodzi na przykład o główny moim zdaniem problem, czyli którym nie jest odchodzenie wiernych od Kościoła, tylko podział wewnątrz niego, to znaczy walka z kurią rzymską, no to ona się tylko zaostrzy. I ten problem wystąpi jeszcze ostrzej niż był za Benedykta XVI. Także wydaje mi się, że to jego szczytne podejście jest tylko częściowym rozwiązaniem. On pewien problem załagodzi, natomiast tych najważniejszych rzeczy on w ten sposób nie załatwia. Czy uważasz, że Franciszek jest taką postacią, która została specjalnie wybrana przez konklawę? Czy może w ten sposób Kościół, wykorzystując postać Franciszka, chce zmienić swoje oblicze? Przynajmniej wśród wiernych. Jedno i drugie. On opinia wśród duchownych z Watykanu jest taka, że oni specjalnie wybrali no jakby Włocha jednak, ale spoza Włoch, po to, żeby był to człowiek niezwiązany z tymi wszystkimi intrygami i układami, jakie trapią Watykan obecnie. I chyba im się to udało, dlatego że jego nastawienie do kurii rzymskiej, czyli do tego no, pseudomodernistycznego stronnictwa w Kościele, czyli do tego sekciarstwa w Kościele, tak naprawdę jest, jego stosunek do tego jest bardzo krytyczny i on zamierza się za to ostro wziąć, ale no, już widać, że on natrafia na opory, dlatego że no, zażądał dymisji, zdaje się, że sekretarza stanu kurii rzymskiej i ten sekretarz powiedział, że on może odejść, ale za 3 miesiące. Więc takie dziwne rzeczy się pojawiają. Myślę, że my się prędko nie dowiemy o tym, co się będzie działo tam jakby pod dywanem Watykanu, ale niemniej prędzej czy później to wyjdzie. Mi się wydaje, że to jest kwestia najbliższych paru miesięcy, kiedy zaczną się pojawiać takie newsy, które będą wskazywały, że tam trwa jednak walka cały czas. A czy Franciszkowi wystarczy charyzmy, żeby wprowadzić jakieś zmiany na świecie? Czy jego postać może mieć wpływ na to, co się będzie działo na świecie? Tak, no to tak jak mówiłem, wydaje mi się, że charyzmą może załatwić, może przyciągnąć pewnych ludzi do Kościoła. Natomiast afer, skandali finansowych na przykład, no charyzmą nie załatwi. Jeśli bank IOR watykański był uwikłany w jakieś układy z mafią finansową na przykład, no to jego charyzma tutaj na nic się nie zda. I podobnie w przypadku wielu innych rzeczy. Kościół zabrnął już w takie, jakby w taki dołek, że z tego się łatwo nie da wyjść. Jeśli jest sytuacja taka, że Benedykt XVI, który jeszcze jako prefekt kongregacji nauki wiary za papieża Jana Pawła II, chował do szuflady doniesienia od kościołów narodowych odnośnie afer pedofilskich, czy w ogóle seksualnych różnych. I na przykład jeśli ten papież podejmie decyzję, że należy to nadal ukrywać,
no to narazi się na krytykę i na dobre mu to nie wyjdzie, ani Kościołowi na dobre nie wyjdzie. Jeśli z kolei ujawni to, to się okaże wtedy, będzie krytykowany za to, że znaczy Kościół będzie krytykowany, bo się okaże, że problem jest znacznie większy niż się wydawało do tej pory. Także to nie są problemy, które można łatwo rozwiązać. Część z nich można załatwić, że tak powiem, charyzmą, natomiast tych najważniejszych nie. Wydaje mi się, że kryzys zabrnął już tak daleko, że nie ma możliwości powrotu do status quo, powiedzmy, sprzed 10 lat, jeśli chodzi o Kościół ogólnie. A zostawmy na chwilę Kościół. Czy Franciszek może mieć wpływ na to, jaką politykę będą prowadziły państwa, na przykład europejskie? Czy może mieć wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej? Bezpośredniego wpływu mieć nie będzie. Natomiast czy jego, powiedzmy, no trudno powiedzieć polityce, no powiedzmy filozofii skupienia się na biednych, na odrzuconych, no to jednak ma to znaczenie w obecnej sytuacji, dlatego że no to, co chociażby przykład Cypru pokazuje w tej chwili, że Unia zmierza dużo szybciej ku katastrofie niż można było powiedzieć jeszcze kilka miesięcy temu, dlatego że jeśli powiedzmy z kierownictwa, z Rady Unii dobiegają takie głosy, że to, co zrobiono z Cyprem jest było laboratoryjną próbką tego, co szykuje się dla innych krajów Unii Europejskiej, które mają problemy, no to to spowoduje odpływ pieniędzy z banków, brak zaufania do systemu bankowego i groźba katastrofy jest teraz dużo wyraźniejsza niż była jeszcze niedawno. I jest coraz bardziej realna perspektywa załamania społecznego w Unii, to znaczy protestów, również krwawych, zamieszek i buntów społecznych i takich rzeczy, napięć o charakterze etnicznym. I jeśli Kościół opowie się po stronie biednych, to tym samym opowie się po jednej ze stron konfliktu. I to jest rzecz dosyć istotna, dlatego że to będzie jakby, on będzie wspierał ludzi, którzy będą walczyć z establishmentem politycznym, czy w ogóle z elitami Unii Europejskiej. Jest to możliwe. Także wydaje mi się, że on jednak może pewną rolę w tym spełnić. Dziękuję bardzo za komentarz, Igorze. Do zobaczenia, do usłyszenia. Również. Do widzenia.